Cześć, witajcie, ja jestem Faust i witam was w Crusader Kings 2 na modzie A Game of Thrones. No i cóż, powracamy do naszego Królestwa Północy. Mamy już całkiem ładny plan na przejęcie żelaznego tronu, ale w tym momencie niestety mamy ważniejszy problem, albowiem na Królestwo Ludzi nadciąga fala umarłych. W sumie nie taka duża fala, raptem 5000 umarłych, w sumie aż tak dużo ziem za murem biali chodziarze nie zdobyli. Biali chodziarze, dosłowne tłumaczenie, u nas to fajnie nawet zrobili, że dali jakby nowe słówko, czyli inni, na tych White Walkersów. I to w sumie ma sens znacznie większy niż według mnie angielska wersja, ale it's okej. Bardzo głupio tutaj w sumie się bronię w tym miejscu, ale teoretycznie na murze powinienem się bronić. 5000 mają ludzi, nie no, to się wycofajmy. Zdążę? 26, 16, nie zdążę. No to będę przynajmniej dostał posiłki i wyślę tam najlepszych obrońców, jacy są. Niech będzie może Howland w centrum, Chael i Hosten. Dobra, coś tam im dojdzie, jakieś wsparcie, może się obronią. Bo tak naprawdę inni nie mają zbyt dużej armii, nie mają zbyt silnej armii. Chociaż w sumie są sami silni. Ma śnieżnego niedźwiedzia, Jocera Snow. Śmieszne to w sumie. Całe Królestwo Zimy jest dosyć śmieszne. Wszyscy ci biali, znaczy no, White Walkersi, ci inni, wszyscy są dosyć zabawni. Ten przypomina Tywina Lannistera. Całkiem są starzy, no ale dobra. Już wsparcie raczej idzie, no i to nie powinno potrwać długo. Ta wojna tak naprawdę, jak się gra, że tak powiem, od wcześniejszej daty, to ta inwazja innych nie jest zbyt potężna. Natomiast jakbyśmy zaczęli później troszkę, to już na pewno inaczej by wyglądało. Co my tutaj mamy? Chcę, żebyśmy zmniejszyli podatki miejskie, oczywiście odmawiamy. Nie ma takiej opcji. Przepraszam bardzo, pieniądze są mi bardzo potrzebne do prowadzenia wszystkich wojen. Dobra, ile mam lat? 13. Sansa, tak, już jest żoną Edrika Storma. I teraz tylko czekam, aż król Tywin umrze. Będziemy wtedy mieli jego następczynię w garści i będziemy mogli zająć żelazny tron. Dodamy go sobie jako interesującą postać, albowiem po prostu chcę zobaczyć, kiedy on umrze. Theon Greyjoy cały czas walczy z Euronem, tyle że przegrywa. Zostało mu już tylko 3000 ludzi, a Euronowi zostało 8. Właściwie jakbyśmy byli dalej przyjaciółmi Theona, to bym mu pomógł. No ale tak naprawdę Theona specjalnie nie lubię. Jako postać Brandona w sensie, więc raczej nie będę tutaj jakoś się specjalnie nad tym skupiał. Dobra, szybko zdobądźmy, po prostu odbijmy ziemię za murem i w ten sposób zakończymy już, że tak powiem, problem z innymi. Dobra, Cersei chce lepszej celi, oczywiście odmawiamy, do ciemnicy jej nie wrzucamy, więc to już tyle dobrze. A co my tutaj mamy? Sir Oliver Frey chce iść do Cytadeli, uczyć się na Maestera. Ty na Maestera, Oliver Frey? No dobra. Nie, ja chcę cię tu. Jesteś rycerzem, całkiem dobrym wojownikiem. A, dobra, idź stąd, Freju, głupi. Nie chcę cię tu więcej. Możemy zrobić sobie przyjaciela Waldera Freya. A czy my nie mamy już jednego przyjaciela takiego? Tak, ten ma 12 lat.
A ten też ma 12 lat i też jest Walder. No dobra, będziemy mieli dwóch przyjaciół. Walderów, Frejów. Znaczy, mogłem tam wybrać, aby jeden był, aby był rywalem, albo tam, żebyśmy właśnie byli przyjaciółmi. No to wybrałem jako przyjaciela. Okej, okay, trzeba zniszczyć resztki armii innych. Właściwie wyjdźcie tutaj, zrobimy dwie armie. Co my tutaj mamy? Dwójka ludzi, którzy poślubili się bez mojej wiedzy. Mogę to zaakceptować. Arya z Joffreyem Deon? Oczywiście, że nie. Przecież no nie wiem, no Arya, w sumie nie będę jej robił przykrości chyba. Lubi mnie. Ta, ja jestem raczej miłym ziomkiem. Cierpliwy, odważny, szczery, honorowy. Dobra, zaakceptuję to. Skoro sobie wybrała tego całego Joffreya D, no to nic na to nie poradzę. Ród D ogólnie skąd jest jakby? Bowen, Matos. Oni są z północy. No dobra, no to niech będą. Wybrała takiego, no to niech będzie. Kevan zabrał jakieś ziemię. No, ogólnie Kevan chyba przeżyje Tywina. Zobaczymy, jak to będzie. Ten też rządzi raczej twardą ręką Tywin. No, nie dziwne. Jest naprawdę utalentowany, więc wolałbym, żeby nas nie zaatakował. Varys zdołał uciec. No trudno. Varys akurat nie był aż tak ważny. Po prostu chciałem go sobie mieć dla siebie. Z wielu różnych powodów. Okej, okay, nowy Lord Commander. Duncan Lidl. Dobra. Zniszczmy ostatnią armię umarłych. Niech ich tam poprowadzi jakiś dowódca. No i to by było na tyle. Obeszło się bez waliriańskiej stali i tak dalej. Zima odeszła. No i tyle. No i Zamurze znowu wróciło do dzikich. No i inwazja umarłych powstrzymana. My też możemy wrócić do naszych spraw. O proszę. Jesteśmy zafascynowani. Ej, już nie. Byliśmy zafascynowani naszą religią starych bogów, ale Maester Luin nam powiedział, żeby lepiej nie, więc jednak nie. No i tyle. Co my tutaj mamy? Kolejny Egon. Moment. A nie, tak. Kolejny Egon Targaryen po prostu. Z Essos jakiś, co ma 10 tysięcy ludzi. Egon nie żyje. Dajcie sobie spokój, naprawdę. Pewnie znowu gdzieś wyląduje i od razu zginie. Kolejna wielka wojna. Co my tutaj mamy? Tywin walczy. A proszę. Tyrellowie. Willas. Willas, a gdzie jest Loras? A, Loras jest najmłodszy. Willas opowiedział się po stronie. Co? Jak to działa? A nie, jeszcze się nie opowiedział w ogóle. Za to Dorn pomaga. Westerlands. Kevan dostał dwa królestwa. Stormlandsy i Westerlandsy. Ciekawe. I pomaga Tywinowi. No dobra. Mam nadzieję, że nie będę leniwy. O nie. Lady Barbrey uciekła z więzienia. Niedobrze. Nie mogę jej w sumie pochwycić ponownie. Przecież ona jest moją... Moją wasalką. Chyba nie. Dobra. Lothar Brun był w naszym więzieniu już 5 lat, więc go wypuścimy w sumie. Nie będę już takim złym ziomkiem, ale Cersei u nas zostanie. Jeden więzień, to mam nadzieję, że nie ucieknie. Okej, okay, tutaj stopujemy wszystkie spiski. Tutaj wszystko działa. Co robi Robert Arryn? Robert Arryn nie robi wiele. Właściwie jakiś mariaż może bym
dla niego wymyślił, to znaczy zaręczyny. Nie ja, tylko ktoś inny. A w sumie mi też by się przydał ktoś. Shirei, Gana, Mera. Jakiś sojusz by mi się przydał. Ale widzę, że nikt nie ma żadnego, żadnej córki w moim wieku. Może z Dorn byłby ktoś. Nie. Lady Arianne ma już męża. Oni wszyscy już mają. Dobra, zrobimy inaczej. Szukamy w całym świecie. Martell. Women. Not married. Loretta i Dorea. A, te bękarcice chyba, tak? Oberyny i Elari. Elaria Sand. Z Oberynkiem. No, w sumie Loretta jest niezła, a Dorea... Dorea trochę gorsza. 12 lat w sumie? No dobra, zobaczmy w takim razie może... Tyrell. Nie, za młode, a ta zbyt... Leona w sumie. No w sumie. Kto tam jeszcze jest? Ciekawe, czy Stargaryenów. Nie. Stargaryenów nikt się nie ostał. Arryn. O! Arrynów jest w sumie sporo. Riella. Córka Harolda. Gilberta. To jakaś boczna linia Arrynów w ogóle. Jest jakaś Amerei? Nie, to chyba zostaniemy przy Martellicach. Loretta wygląda spoko, jest odważna, ale... Albo może właśnie ta Tyrellka? Dobra, wybaczcie, że tak długo nad tym się zastanawiam, ale ta Leona Tyrell wygląda w miarę spoko. Więc tak, poproszę Betrodal ze mną i Leoną. A czym się różni Cyrella od Leony? Leona czyją jest córką właściwie? Leona jest córką Leo. Który tam zginął kiedyś. Który był synem Wiktora, który zginął kiedyś. Którzy tam byli... Z drugiego syna. Za to Olena... No dobra, weźmiemy tą Leonę. Tylko ona nie ma żadnych roszczeń, kurczę. Dobra, to nie jest najważniejsze. Poproszę zaręczyny ze mną i z Leoną, dziękuję. Może być. Dobra. Nasze wojska wracają już za mur. Czyli teraz musimy po prostu... Wszystkie już wojska rozwiązane? Military, tak. Wszystkie wojska rozwiązane. Ogólnie siła naszego kraju się szacuje na około 20 tysięcy ludzi. Shireen uzurpowała Lordship of Dragonstone. Ciekawe. Shireen Baratheon żyje i ma się dobrze. I służy Lannisterom. Ciekawe również. Tywin cały czas żyje. Imperator. I cały czas walczy. No cóż, będzie walczył do śmierci, a ja cały czas mam Cersei. I gdy nadejdzie pora, zaatakuję o roszczenia Edrika. Gdzie jest mój kochany Edrik? Baratheon. Chcę odkupić Cersei. Oczywiście, że nie. Zostaje w moim więzieniu. Oby nie zginęła przed Tywinem. Ciekawi mnie w sumie, gdzie ja mam święte miejsca. Tutaj posiadam je. Jeszcze tutaj mamy. Na murze i poza murem. Szkoda tylko, że nie mam jak tego zaatakować.
Dobra, kogo możemy uwięzić? Hagena Magnara za co? Leader of a plot. Jaki to jest plot? Known plots. Hagen chce Shirei. To mnie raczej nie interesuje. Na Arię tylko jakiś Lord Desmond robi i jakiś Sir Pandes na Sansę, ale tak to raczej nic ciekawego. I tylko Lorda Hagena. Dobra, czyli to mnie nie interesuje. Bodyguardzi. Weźmy sobie może w takim razie Arię i Joffreya de. Skoro są małżeństwem, no to czemu nie? Nowi komanderzy są potrzebni. Great John Amber nie, jest już dosyć stary. Helman jest niezły. Do tego może Rodrik. Niech będzie Castle. Dobra, możemy wysunąć jakieś roszczenia. A, to tylko do Old Stones, czyli ruin, z którymi nic zrobić nie można. Nikogo zaatakować również nie mogę, mi się wydaje. Czy mogę cię o coś zaatakować? Tak, ale o jakieś pierdoły totalne, które totalnie mnie nie interesują. Doliny nie mogę zaatakować. Tywina mogę zaatakować o wiele rzeczy. Właściwie już mógłbym zaatakować. No, ale Tywin jest w tym momencie za silny. Tywin ma, przepraszam, chociaż nie, 29 tysięcy ludzi, wcale nie tak dużo. Jednak no ja, Brandon Stark, nie jestem zbyt wojowniczy, no i za młody na to zdecydowanie. Myślę, że moja mamusia regentka raczej by mi na to nie pozwoliła. Okej, Rickon robi się coraz lepszy w tym, co robi. Coś się stało. Cersei chce sprawiedliwości. Trial by combat, czyli próba walki. Oczywiście odmawiam. Nie będę ryzykował, że ją stracę. Chociaż jestem honorowy, to myślę, że znam swoje możliwości, no i nie będę też kładł losów całego królestwa w ręce jakiegoś z moich rycerzy. Więc po prostu poczekam. A jak tam Tyrellowie? Cały czas walczą z Euronem Greyjoyem. Właściwie jak to wygląda? Theon został uwięziony. I stracony. Pochowany żywcem przez swojego wujka. Ciekawe. No i po Tyjonie. Mogłem w sumie mu pomóc teraz, tak sobie myślę, no ale cóż, życie. Tak to już bywa. Okej, możemy już wziąć ślub z Leoną Tyrell. Okej, zgoda. Śmiesznie to dosyć wygląda. Leona też potrzebuje jeszcze opiekuna, więc nauczyciela to znaczy, więc damy jej w sumie Donelle. Niech zrobi z niej może dobrą dyplomatkę, to by się przydało. Okej, tutaj już się wszystko uspokaja, tutaj również. Co możemy jeszcze teraz zrobić ciekawego, zanim dojdzie do wojny? Myślę, że nic specjalnie. Mógłbym w sumie już zaatakować. O proszę, Arya urodziła syna Basa de. Szkoda, że nie Starka, no ale cóż, tak wybrała Arya. Sansa urodzi Starka, więc to jest ogromny plus. Nie mogę o jest, o Iron Throne. Edric Storm. A. Nie no, Tywin w tym momencie jest za silny. Muszę poczekać po prostu, aż zginie, albo coś mu się stanie. Cersei niech sobie tam leży w celi, a my czekamy, aż Tywin zginie. No w końcu zginie, bo już ma 64 lata. Ciekawe, czy Kevan... Tak, Kevan już nie żyje. Kevan zginął śmiercią naturalną. Już myślałem, a to jednak nie. Syn Kevana, Martin, jest uwięziony przez Tywina. To jest dopiero ciekawe. Moment. Następcą Tywina jest Lancel. Czyli... O nie.
Nie, miała być Cersei. Miała być Cersei, halo. Jak to jest? Lancel, Martin, Tyrek, Lucian, Strafford. Cersei została pominięta w dziedziczeniu. Wprowadzono agnatyczną prymogeniturę. Już nie jest agnatyczno-kognatyczna, czyli kobiety już nie wchodzą. Tak jak u nas wchodzą jeszcze kobiety do dziedziczenia. Tywin się tego pozbył. A, to spryciarz pieprzony. Wiedział, co planujemy i wiedział, co go czeka, jeśli tego nie zrobi. No dobra, tak czy siak. Lancel też nie jest zbyt dobrym dowódcą ani królem, więc myślę, że tuż po śmierci Tywina będzie idealny moment, aby zaatakować. Tak więc cóż, no ten odcinek nie był pełen wrażeń, bo wojna z innymi była dosyć średnia, że tak powiem, nie było to wielkie wyzwanie. Mamy w sumie teraz fajną żoneczkę, już jakoś się nam to układa. Bran nie stał się trzyoką wroną, bo nie było takiej potrzeby, ale cały czas ma te swoje wizje, więc widzi i wie więcej, chociaż też zbyt specjalnie zdolny to on nie jest. Tak więc dzięki za oglądanie, moi drodzy, to było na tyle i widzimy się być może już niedługo. Tutaj zrobię prawdopodobnie ankietę, czy kontynuujemy tą serię i zdobywamy Żelazny Tron dla Starków i Baratheonów, czy zaczynamy nową serię, tym razem z Rebelii Roberta, bo bardzo bym chciał to zrobić, ale w sumie jeśli chcecie jeszcze, żebym pociągnął chwilkę ten fragment, no to mogę. Tak więc jeszcze raz dzięki za oglądanie, trzymajcie się, na razie, pa pa.